Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Właśnie przed chwilą nakręciłam pożegnanie z poprzedniego vloga. W sensie pożegnanie, no zakończenie tamtego vloga, bo nie zrobiłam tego wczoraj. A już mamy dzień kolejny, jest weekend, słyszycie pralkę, tak? Niestety. I dzisiaj po prostu na wariackich papierach właśnie zawieźliśmy małego do jego babci. Będzie się nim dzisiaj opiekować, ponieważ my w planie mamy dzisiaj kupno roweru, więc chcemy pojechać do centrum i gdzieś tam poszukać właśnie. Mamy taki jeden sklep z rowerami i chcielibyśmy tam właśnie pojechać i zobaczyć. Sorry, musiałam przerwać, bo mój mąż zadzwonił właśnie z Nadola i sprząta samochód. I o czym ja to mówiłam? A tak, no chcemy pojechać do centrum. Mam nadzieję, że ta pralka nie zagłusza, żeby kupić ten rower. Chcemy też zajść do TK Maxa na chwilę dosłownie. I do H&M-u muszę oddać spodnie. No i tak naprawdę już mamy takie opóźnienie w związku z tym samochodem, bo okazało się, że mamy jakieś przeciek w bagażniku, albo no nie wiem, jakimś cudem dostała się tam woda i zastanawiamy się jak. W każdym razie on to teraz czyści i zobaczymy o co chodzi. No i potem musimy już biegusiem lecieć, bo też nie chcemy jechać zbyt późno, bo później jest bardzo dużo ludzi w centrum. Ech, wiecie jak to jest w weekend. A my mamy pierwszy weekend wspólny od dawna i taki, że naprawdę możemy coś sami porobić i wczoraj spędziliśmy super dzień, pomimo tej dodatkowej, nieplanowanej wizyty w Ikei. Mieliśmy naprawdę fajny dzień i była prześliczna pogoda, prawdziwa wiosna, więc też byliśmy na takim długim spacerze z małym. Mogliście to pewnie zobaczyć na poprzednim vlogu. No i tyle. Ja zabieram się w końcu za śniadanie, bo rano musieliśmy z małą lecieć i jeszcze nie zdążyłam zjeść. Więc zabieram się za śniadanie. Póki mąż tam jeszcze jest, zrobię nam śniadanie i kawę. Kawę, koniecznie kawę, zanim wyjedziemy. I tyle. Odezwę się do Was później. Dzień dobry, witajcie. Już jest dawno po weekendzie, ale po prostu początek, który widzieliście w tym filmiku, bo myślę, że to dodam, to była sobota i wybraliśmy się, jak już wcześniej tam wspominałam, aby kupić rowery. I udało nam się kupić te rowery. Słuchajcie, ja mam przepiękną, błękitną strzałę. Tak nazwałam mój rower. Zawsze nazywam swój rower jakoś, więc to jest błękitna strzała. Ponieważ jest błękitny, jest prześliczny. Z kolei mój mąż też właśnie kupił sobie rower. Taki już bardziej sportowy. Bardzo ładny, bardzo ładny. Był dużo droższy od mojego, ale no, stwierdziliśmy, że jeżeli już mamy kupić, mamy jeździć, to niech to będą porządne rowery. Także no ja ze swojego jestem zadowolona. Kierowaliśmy się również tym, że będę w przyszłości wozić z nim małego, więc musiał być stabilny. Przymierzałam również taki typowy mama fit, czyli taki rower dla mamy. Nie wiedziałam o tym, że jeżeli chcielibyśmy mieć siedzenie z przodu, żeby patrzeć na dziecko podczas jazdy, mieć zasięgu wzroku, to musi być pewna właśnie odległość między kierownicą a siedzeniem. Tego nie wiedziałam, ale powiem Wam, że próbowałam przejechać się na tym właśnie Mama Fit i był taki leciutki. Ja bardzo chciałam mieć lekki rower, ponieważ mój poprzedni był dosyć ciężki. Ja zawsze miałam problem, żeby się z nim zatrzymać, zawsze musiałam go trzymać. Ja mam niestety słabe mięśnie. Więc jestem taką słabą, wiotką osobą. Tak mogłabym to powiedzieć. Nie, no poważnie. Wcale się nie ma z czego śmiać. Dlatego chciałam, żeby mój rower był lekki.
Ale ten dla mamy właśnie specjalny był rzeczywiście bardzo lekki, ale trochę za lekki. Po prostu jak na niego usiadłam, to zaczęłam, nie mogłam utrzymać stabilizacji na nim, więc jednak wydaje mi się, że taki bardziej jednak stabilny rower jest lepszy, dlatego zdecydowałam się na ten, który widziałam na początku, właśnie na tą moją Błękitną Strzałę. Może później Wam pokażę te rowery, aczkolwiek też nie chciałabym za bardzo dużo pokazywać, bo też i po co? Okazja czyni złodzieja, prawda? Więc też nie ma co za dużo pokazywać. No i właśnie zastanawiamy się też nad ubezpieczeniem tych rowerów. Wydaje mi się, że mój aż tak bardzo nie trzeba, z kolei mojego męża kosztował trochę, więc może to by nie był wcale taki głupi pomysł, żeby go ubezpieczyć w razie kradzieży, bo to jest całkiem naturalne tutaj. Kradzież rowerów w Holandii na pierwszym miejscu chyba. No tak, no i tyle. I mamy już, słuchajcie, wtorek, bo jestem znowu w domu z małym. I mamy pewien problem. W sensie, no nie z małym, bo małe to po prostu jest anioł, nie dziecko. Naprawdę, to jest nasze pierwsze dziecko. Spodziewaliśmy się, że będzie gorzej, że będzie nam płakał cały czas, nie będzie przysypiał nocy i tak dalej. Nie wiem, jakby było z maleństwem i jak był właśnie Bobaskiem, bo myśmy go budzili regularnie co 3 godziny, czyli również w nocy, więc nie mieliśmy przespanych nocy. Ale teraz przysypia całą noc już od dawna, więc nie mamy żadnych problemów. W ciągu dnia nie ma żadnych problemów. Tak naprawdę jedyne problemy z nim mamy, kiedy on przechodzi swoje skoki rozwojowe, a poza tym po prostu chodzi jak w zegarku. Nawet na drzemki. Oczywiście my się też musieliśmy siebie nauczyć, bo ja na przykład wiem zawsze dokładnie, kiedy on chce iść spać, kiedy co chce robić, także ja już po prostu jestem w stanie to zaobserwować i wiem, że mój mąż tego jeszcze nie potrafi, ale wcale tego od niego nie wymagam, bo to przecież ja byłam z małym 24 godziny na dobę, kiedy on chodził do pracy, więc nie oszukujmy się. Bałam się troszeczkę, że jak właśnie mały pójdzie do opiekunki i u teściowej też spędza jeden dzień, jak ja jestem w pracy, to, że troszeczkę on się rozstroi, ale jest ciągle super między nami i działa idealnie. Ale przed chwilą miałam taką sesję. Sesję z małym, ponieważ no, nie mogłam nic z nim zrobić, nie mogłam go położyć, nie mogłam. Płakał w łóżeczku, płakał na rękach, łzy mu leciały. O, to jest straszne, jak już Bobasowi zaczynają łzy lecieć, to po prostu serce matki mięknie. No, ale mieliśmy taką chwilową sesję i ja wiem, że jesteśmy teraz w trakcie. Doszliśmy do tego momentu, kiedy małemu będą wychodzić zęby i przeważnie dzieje się to w okolicach 6. miesiąca, aczkolwiek czasami jest to szybciej i wydaje mi się, że nasz maluch zalicza się do tej grupy, kiedy to dzieje się szybciej, bo nie może wyzbyć się ręki ze swojej buzi, ślini się niesamowicie. No i myślę, że właśnie go teraz coś bolało, tak już konkretnie. Że chyba jednak, bo to już jest taki proces, to już tak trwa z 2 tygodnie, że widzimy, że o, coś jest nie tak. I że on nie może wyzbyć się tej rączki z buźki. Czasami nawet dwie wkłada zachłanny. No ale no niestety, no nic nie możemy z tym zrobić, trzeba to jakoś przetrwać. Także mam nadzieję tylko, że on to przetrwa jakoś tak najdelikatniej, jak tylko się da. Ja powiem Wam, że mam jakiś spadek energii. Dosłownie, tak jak od momentu, kiedy on się urodził, to ja po prostu mam taką energię w sobie, to jest niesamowite. Pomijając tam dni, kiedy po prostu byłam zmęczona po nieprzespanych nocach czy coś takiego, ale generalnie mam w sobie mnóstwo energii. A odkąd. No właśnie, dzisiaj jest taki pierwszy. Wczoraj właściwie był taki pierwszy dzień, jak wstawałam do pracy, że. Po prostu moja energia gdzieś wyparowała, że nie mogłam się dobudzić,
Żadna kawa nie stawiała mnie na nogi, nic. I dzisiaj mam to samo, mam po prostu to samo. Nie wiem, czy to przez nieprzespaną noc, bo mój mąż się budził cały czas i wczoraj, i przedwczoraj, więc wtedy ja się też budziłam i tak... Nie wiem, ale po prostu mam spadek energii. Albo jest to przesilenie wiosenne, albo hormony, bo mi też włosy zaczęły po prostu garściami wypadywać. Wypadać? Wypadywać? Nie wiem. Wypadać chyba. Tak, wypadać. No i cera, tak widzicie, o, tutaj nawet coś tam jest, więc nie wiem, albo miesiączkę niedługo się pokaże, nie wiem. Mówię o tym otwarcie, bo wiem, że pewnie oglądają mnie tylko kobiety, więc albo większości, więc no człowiekiem jestem, tak? Nic nie jest mi obce. Dobrze. Widzimy się za chwilę. Albo później. Albo zobaczymy. Chciałam wam jeszcze pokazać ulubioną zabawkę mojego syna. Tak, z ulicy Sezamkowej, tak? Z ulicy Sezamkowej. Po prostu ją uwielbia. Teściowa mówiła, że jej syn, czyli mój mąż, też uwielbią właśnie taką grzechotkę. Tak? Tak? No. Słuchajcie, tak wygląda obecnie sytuacja. Czyli w ogóle kanapa jest, sofa jest super, ponieważ ją się rozkłada. I bardzo fajnie, bo wolę go mieć tak naprawdę tutaj, jak jest na kanapie. Tym bardziej, że jeszcze się nie roluje na brzuszek, więc mogę sobie go tutaj trzymać. O, zdjęłam mu spodenki, bo jest rozpalony troszeczkę. I słuchajcie, chciałam wam pokazać po tej Ikei, jak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli mieszkacie w małym mieszkaniu, tak jak my, to uważam, że kubiki, czyli te najtańsze półeczki w Ikei, to jest po prostu strzał w dzieciątkę. Strzał w dziesiątkę. O, wybaczcie, ale mały bardzo lubi tą właśnie Baby TV i od czasu do czasu, przez cały dzień oczywiście nie, ale od czasu do czasu puszczamy mu, to on też może zobaczyć więcej kolorów, jakieś piosenki tam lecą, także bardzo fajnie, on bardzo to lubi. Ale wracając właśnie do kubików, fantastyczna sprawa. W małym mieszkaniu, żeby i rozjaśnić mieszkanie, i żeby było no, funkcjonalne, to właśnie my tutaj zainwestowaliśmy już bardzo dawno, już i mamy lata, zwykłe kubiki, tym bardziej dla kogoś, kto ma dużo książek. Jak widzicie, my mamy trochę tych książek, więc jest to dobra sprawa. Tym bardziej, że cały czas coś wymyślają. Tu mamy pudełka, czyli jakieś tam możemy w nich pochować rzeczy, których nie potrzebujemy na co dzień i które chcemy, żeby były ukryte. Do tego można zamontować czy szufladki, czy właśnie drzwiczki, czy tutaj wymienić na inne kartony. No słuchajcie, no tak jak mówię, no nie ma nic lepszego. To są moje krakersy do pracy, muszę je zabrać, więc dlatego tu leżą. Muszę je stamtąd zabrać. No i pokażę wam to, co zrobiliśmy ostatnio, czyli właśnie o tą szafkę. Chciałam bardzo pochować, to znaczy pochować, znaleźć inne miejsce, na przykład na tą maszynkę, niż na blacie. Chciałam mieć tu po prostu pustą przestrzeń, żeby było mi wygodniej. Chociaż tutaj jeszcze nie mam pomysłu tak do końca, nie wiem co jeszcze zrobić, ale udało mi się znaleźć też takie właśnie, które wam pokazywałam, drewniane pojemniki, w których mogę właśnie coś tam też przetrzymać, żeby to było bardziej miało rękę i nogi, ręce i nogi. I słuchajcie, i tu znaleźliśmy miejsce właśnie na ten taki
nie wiem czemu zawsze mówię ten taki, ale tak mówię, na opiekacz. Dodatkowo tutaj mamy tą miskę do sterylizowania. Tutaj mam rzeczy dla małego, które zawsze zanosimy do opiekunki, żeby je mieć pod ręką. I są trzy szufladki. Moim planem jest te szufladki i te półeczki pomalować na biało, żeby to też nam bardziej pasowało. Po prostu to nam było, ten rego był wygodniejszy. Nie podoba mi się ta przestrzeń tutaj. Bardzo mi się nie podoba. Bardziej, że ta ściana, tu był kiedyś przeciek. To jest mieszkanie wynajmowane, więc my nie mamy nic do gadania, że tak powiem. I no, tak jest ta ściana zrobiona. Tak ona wygląda, także no, ja nic więcej tutaj nie poradzę. Ale już niedługo, jeszcze trochę się przemęczymy i mam nadzieję, że będziemy niedługo na swoim. Plan z tą szafką był taki, że chcieliśmy się pozbyć tej mikrofalówki, bo my tu tylko praktycznie podgrzewamy wodę, ewentualnie, nie wiem, jakieś jedzenie, ale to też rzadko, bardzo rzadko. Więc nam taka mikrofalówka duża w ogóle nie jest potrzebna, więc planowaliśmy kupić małą mikrofalówkę, którą moglibyśmy zmieścić czy tutaj i mielibyśmy problem z głową, moglibyśmy też ją już stamtąd zdjąć. No ale niestety nie ma takiej mikrofalówki o takich wymiarach, a jeżeli już są małe, to są, na przykład podoba się taka turkusowa w stylu retro, to są po prostu po ponad 100 euro, więc no sorry, ja chcę tylko mikrofalówkę do podgrzania wody, więc no sorry, nie będę wydawać 100 euro. No ale dobra, szukamy dalej. Tu Wam chyba już pokazywałam, to jest ten taki pojemniczek na siatki. Ja na razie tutaj włożyłam to, bo nie miałam gdzie tego wziąć. No i tak się prezentuje nasz korytarz. Czyli te kurtki tam pozostawały. Ja muszę pozabierać, zresztą zrobić porządek i selekcję, bo mam nadzieję, że zima już nie wróci, więc tą zimową kurtkę mogę już stąd zabrać. Więc to się też troszeczkę mniej tego tam zrobi. A tutaj z kolei kupiliśmy takie haczyki, bo tych nie było w tym komplecie. I możemy powiesić, zobaczcie ile ja mam kluczy, ja to codziennie muszę nosić. Klucze, moje dwie torebki, które najczęściej używam, parasolkę, okulary. I tutaj mamy tą ławkę, tutaj zrobiliśmy troszeczkę, o ja muszę tą siatkę wyjąć. Trochę więcej porządku, bo ja to tak, jak widzieliście na ostatnim vlogu, byle jak troszeczkę położyłam. No i pod spodem te buty, które zakładamy teraz najczęściej, żeby mieć je pod ręką. I położyłam jeszcze mały dywanik. Nie wiem, tak stwierdziłam, że będzie wyglądać bardziej przytulnie, więc tak to wygląda. Jak widzicie, nasz korytarz jest bardzo wąski. Dlatego bardzo ciężko manewrować jest tutaj z czymkolwiek, a szafka na buty mimo wszystko może być. Położyłam tu poduszkę, bo stwierdziłam, że możemy tu siadać i zakładać buty, że będzie wygodniej. Dwa, też można na przykład, jak wracam z pracy, to mogę sobie tutaj, o, walnąć torebkę, ciach, czy torby z zakupami. Więc no, jest to takie ułatwienie. A, i chyba wspominałam Wam o lustrze. Właśnie to jest lustro, które mieliśmy tutaj kiedyś i ono je się zaczepia tak na drzwi. Widzicie, są takie haczyki. Zaczepia się na drzwi, mieliśmy je kiedyś, wzięliśmy je sobie na dół, schowaliśmy, bo to było inne zamontowane i nie potrzebowaliśmy dodatkowego. Ale teraz stwierdziłam, jak tego lustra tutaj już nie ma, że fajnie, żeby chociaż jakiekolwiek lustro tu było, więc tak to wygląda.